Polskie zjednak, najpiękniejsze. Siu, a co to za cyperka? To jest literka, nie cyferka, aniołku, da. To jest literka... jakieś światło kiepskie tu mówię się. Literka B, jak bania. Siwy, to jest mały gorol. Taki warzywo to jest, pania. Tak, tak. Żartujesz. A czym przyjeżdża na mietle? No i powiedz mi, że nie wiedziałaś o tym, jak dodałeś, że nie mamy żadnych spotkań. No dobra, jakoś sobie dał mi się poradzić. Marcin! Co jest? Kryzys, babcia przyjeżdża. Która babcia? Zgodnie, powiedział jak kryzys. To babcia Kalbina. Dokładnie. A to mama wcześniej nie wiedziała, że babcia ma przyjechać? Magicznie zapomniała. To się Stasiek, bo my są nauczeni i na sianie spadnie. Ty tu widzisz Kasiano? A, dumy se rana, patrz jaką można różka biegną. Luft ma teraz, że se napompiemy, dekami przykryjemy i spanie jak ta lala. Ja, moż prawie, fajna sala. Na pieczarki by podeszła, ale mnie szampiony nie smakuje. Ale babko, więc oni go dają, że poszykują no fajne spanie. Ja, srani to, babko, że w każniku, prawda? Nie poszło na to. Ale żeby nie z czym iść, to no i przód trzeba co zjeść. Stasie, kiedy byś jak jedyni, bo ja za chwilę tabletki muszę wziąć. A czy oni wszyscy tu zostają? Aaaa, widzisz, Haniu, my se tu będziemy teraz poradni i bierz mogła poznać całą nasza rodzina, ciotki wszystkie. Hania się nazywam, nie Ania. Tato, ja chyba zadzwonię do mamy i o tym wszystkim powiem. Ona mi nie powiedziała o babce Balbinie, to teraz by nie miała nic przeciw takim gościom. Poza tym to jest rodzina, a o rodzinę trzeba dbać. No to a propos tej rodziny, to kiedy babcia Balbina przyjeżdża? O kurde, babcia Balbina. Babcia Balbina, ja oni za to mój to sprzedowywała, bo ją by se chętnie co kupiła. Bo wiesz, te samemy tym sum rozumie. Oczywiście, oczywiście. Ale poza tym, to są same porządne rzeczy, bo ja muszę mieć wybór. Ale tego teraz tu mąż babu. A umiesz jeszcze, Balbinko, gadać po naszemu? No, tu jest Warszawa. I trzeba się dostosować, że tak powiem, inkulturować ze społecznością lokalną. No, ani co. A w tych szatach to wtopisz w tłum. A patrz na mnie i zostawił na wygoda. Właśnie widzę. Wyklarowany, epileptyczny wizerunek. A nie wiesz, do tego elektryki. To się przebiera. Jak to się przebiera? To babcia Anela też tam jest? No się przebiera, bo wujek Sztefan powiedział jej. Balbina, wyglądasz jakbyś indiański szmatek z ukradła. I to po cichu, bo nie widziałaś się. Staszek nie Staszek. Zawsze daj chłop. Oj, mamo, jakbym miała wybierać, to z jakiego młodszego wola poglądać. Ach, młodszego to za pieniądze, dziołku. A tu masz pokaz darmowy. Już zamykaj się dali, Stasiek. Ja się obleku, goście mają być. Taki asysty, bo przy oblekaniu to jeszcze nie miał, nie? Ja. Czujesz się, przyjął jak pulszek w maśle. No, a też poleku, jak pulczuś wyglądasz. A my się też widzicie, żeby se te Araby nie myślały, że jestem z jakiejś zapyziałej dziury. Jakiej dziury? Być to masz elegancki asu. Jeszcze ze ślubu. A po co bym te szmaty na głowach i ten zupełny bryje? Czelenia fiche. My nie rozumieć. No, pani pyta, dlaczego jesteście tak ubrani. Ale ja pani już wytłumaczę. To jest po prostu ich tradycyjny strój. A ja myślała, że te ręczniki mają na głowach, żeby się nie przeziębili i okłady se robi. Panie Stanisławie, mój brat chcieć wiedzieć, czy to pana Harry. Człowiek! W życiu wygląda na babie na głowie. Starczy mi moje trzy. Jedź, synku, balicha, wyglądasz. I don't understand.
to je rolada. Lada? Nie, lada. Rolada. Nałożyć ci. Godynie. Jo, godnina. Ależ Aniela. Panowie, proszę się poczęstować tradycyjnym śląskim posiłkiem. Czyli rolada. Ja, rolada i modro kapusta. Nałożyć ci.